Dzień dobry, witam Was w 55. odcinku magazynu filmowego Kinotetka. Jak co tydzień zapraszam na świeżą porcję premier kinowych, weekendowy przegląd filmów w telewizji i konkurs z biletami do kina. Zaczynamy od nowości, które wchodzą w piątek do kin. Na początek Lego Batman film, czyli o tym, jak klocki mogą zostać bohaterami filmu. Taki Batman to dopiero marzycie! Kochamy cię, Batmanie! Oj, przestań, żebyście widzieli, jaką spaliłem cegłę. Batman ma! Grazie! Dzięki, Batmanie! Oczyma wyobraźni widzę, jak wraca do siebie na domówkę razem z całym tłumem przyjaciół i modelek, aż ślinka cieknie. Siema, komputer! Wróciłem! 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 W opisie dystrybutora przeczytamy, że miastu Gotham zagraża Joker, niebezpieczny przestępca. Batman musi nauczyć się współpracy z innymi, by miasto uratować. Ale chyba najciekawszym punktem tego filmu są klocki. Słynne na cały świat, stanowiące marzenie wielu pokoleń dzieciaków. Film dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych, na dodatek jest i zabawny, i przygodowy, i z dobrą muzyką, i po prostu fajny. Tak w każdym razie wynika z komentarzy osób, które wybrały się już na pokazy przedpremierowe. Gdzie? Bat jaskinia! Czy nie? Bat batyskaw! Nie dotykaj! Bat sterowiec! Tego też nie ruszaj! Nawet bat kajak! Co? Dostanę kostium! Mój klimat! Tylko te rurki piją mnie w kroku. Ale to moment! Ciak! Nie lepiej? Za takie obrazki lądujesz się w więzieniu. Siemasz, Batman! Nie wierzę! Schwytaj swojego arcywroga! Moim arcywrogiem jest Superman! Superman jest arcydobry! W takim razie chwilowo nie ścigam arcywrogów. Ganiam, rozumiesz, te płotki, te szumowiny. W nocy spać nie mogę. Witajcie, Barbara Gordon, nowa komisarz policji. Mam taką wizję przyszłości, w której Batman wkłada mundur. Co? Nie byłoby pięknie? Nie podoba mi się to, co powiedziałaś. Mam cię. Zręcznie. Rozpocząć proces budowy. No to lecimy. Trzymaj kontrę. Dajcie kolanko. I narożnik. No, jest moc. Git sprzęco. A między nami, dlaczego wstawiłeś tylko jeden fotel? O ile mi wiadomo, mam jeden tyłek. Za mną. Posadzimy Jokera. Pierwsza rodzinna wycieczka. Jest okazja, żeby włożyć kostium. Uff, mamy dziś szczęście. Paskudztwo zostało też. O, no nie, wcisnął pod ciuchy. Portki zapoci. O! Na ekrany kin powraca John Wick, czyli jedno z filmowych wcieleń Keanu Reevesa. Welcome to Rome. Is this a formal event or a social affair? Social. How many buttons? Two. And what style? Tactical. Mr. Wick, do enjoy your party. Keanu znów gra super zabójcę, który chce tylko grzecznie przejść na zasłużoną emeryturę. Za pierwszym razem mu się nie udało, czy uda mu się za drugim? Nie, to oczywiste. A jak już ktoś rozjuszy Johna Wicka, to nie ma lekko. Leci on do Włoch na prośbę starego przyjaciela, a tam się dzieje. Kino akcji, z którego fani dużej ilości oddanych celnych strzałów i walki wręcz będą zadowoleni. Comes. I'll kill them all. The man, the myth, the legend. John Wick. You're not very good at retiring. I'm working on it. I jeszcze coś dla dorosłych i zakochanych, czyli ciemniejsza strona Greya. I want you back. I'm not very good at this. I've never wanted to try again. Have dinner with me. Okay, fine. I will have dinner with you. Because I'm hungry. But we are only talking. Gotta be quicker than that, Gray. What do you want, Anastasia? No rules. No more secrets.
Druga część ekranizacji światowego bestselleru, trylogii o Christianie Greyu i Anastazji Steele, o skomplikowanych związkach między ludźmi, miłosnych, żeby nie powiedzieć erotycznych. Czy to dobry film? Sądząc po pierwszej części, nie będzie to kino wysokich lotów realizacyjnych, raczej to, co do kin przyciąga widzów, to zapowiedź śmiałych scen. Gonna stand there gawking. Yes. Your boyfriend has a reputation. Do you want to be kept or have respect? Do you think you're the first woman to try to save him? Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Baby, you got me. 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 Got me. Got me. Got me. Got me. If something were to happen to you, I could never forgive myself. Oh no. Sprawdźmy, na jakie kino zapraszają nas w weekend stacje telewizyjne. W piątek o 20.40 na Dwójce polska komedia U Pana Boga za piecem, czyli trzeci film Jacka Bromskiego z cyklu U Pana Boga. A jak do kin wchodzi John Wick 2, to w telewizji pojawiają się starsze filmy z Keanu Reevesem. W TVN o 22.50 thriller Konstantin. W sobotę na TVP Kultura o 20.20 zobaczycie historyczny film Królowa Margot o wojnach religijnych w XVI wieku. A o 21.00 w Kanał Plus polski komediodramat, który możecie pamiętać z ubiegłego roku z kin, czyli Moje córki krowy. Miałam rację z Keanu Reevesem? Miałam. W niedzielę w TV Puls o 21.00 John Wick na małym ekranie dla przypomnienia przed pójściem do kina na drugą część. A o 21.40 w TVN Gwiezdne Wojny 1 – Mroczne Widmo. Film George'a Lucasa dla fanów science fiction. W środę w ramach cyklu Kino Konesera zobaczymy w tczewskim kinie film Manchester by the Sea. To dramat amerykańskiej produkcji obsypany już nagrodami. Casey Affleck otrzymał Złoty Glob w kategorii Najlepszy Aktor, ale też 3 nagrody Critics Choice i 2 satelity oraz nominowany do Oscara w 6 kategoriach. Film o relacji wujek-bratanek. If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy. If it was between me and your father, who would you take? My daddy. I don't think you're wrong about that. What happened to my brother? I don't understand. Which part are you having trouble with? Well, I can't be his guardian. Well, your brother provided for your nephew's upkeep. I think the idea was that you would relocate. Relocate to where? Well, if you look, it was my impression that you'd spent a lot of time here. I'm just a backup. Lee, nobody can appreciate what you've been through. And if you really feel you can't take this on, you know, that's your right. Głównym bohaterem jest Lee Chandler, grany przez Casey'a Fleka. Po śmierci brata wraca do rodzinnego miasta, by zaopiekować się osieroconym bratankiem. Powrót do rodzinnego miasta to także powrót do dramatu sprzed lat, w wyniku którego Lee wyjechał z miasta. Będzie musiał się zmierzyć ze swoimi wspomnieniami, rozliczyć z błędów przeszłości, a do tego zająć się nastolatkiem. Czy mu się to uda? What the hell do you care where you live? I said a lot of terrible things to you. My heart was broken, and I know yours is broken too. No, you don't understand. There's nothing there. That's not true. I think there's something wrong with me. Do you want me to call your friends? I don't know. What do you want me to do? I'm not gonna bother you. I'm gonna just sit here until you calm down. All right, I'm calming now. Would you please just go away? No.
Teraz rozwiążę konkurs z ubiegłego tygodnia. Pytałam, ile razy aktor Clark Gable wchodził w związek małżeński. Prawidłowa odpowiedź to 5 razy. 13 i 17 osoba, które nadesłały prawidłową odpowiedź, to dwie panie, Adriana i Martyna. Gratuluję. Sprawdźcie skrzynkę pocztową, tam znajdziecie instrukcję, jak zrealizować nagrody. A pozostałym uczestnikom dziękuję i zapraszam za chwilę na kolejną edycję naszej zabawy. Czas na przypomnienie zasad naszego cotygodniowego konkursu filmowego. Konkurs składa się z 4 kroków. Pierwszy co tydzień zadaje nowe pytanie. Drugi na przesyłanie odpowiedzi macie czas do niedzieli do końca dnia. Trzeci w kolejnej audycji podaje zwycięzców. I czwarty, zwycięzcy z osobami towarzyszącymi idą od poniedziałku do czwartku do kina Helios na dowolnie wybrany seans 2D. Fundatorem nagród w konkursie jest kino Helios Tczew. Pytanie konkursowe dziś związane jest, kto zgadnie? Jasne, że z aktorem Keanu Reevesem. Aktor ma dość nietypowe imię. Co w języku polinezyjskim oznacza słowo Keanu? Pytanie jest dość proste. Spodziewam się, że zasypiecie mnie dużą ilością maili z prawidłowymi odpowiedziami. Czekam na nie do niedzieli, do końca dnia pod adresem konkursmałpka.tetka.pl. Pamiętajcie, by oprócz odpowiedzi podać swoje imię i nazwisko. Nagrodzę 15 i 25 osobę, które prześlą prawidłową odpowiedź. Fundatorem nagród w konkursie jest kino Helios Tczew. I to już wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Czekam na Wasze maile, życzę powodzenia w konkursie i do zobaczenia w kolejny czwartek, już za tydzień.